Siemaneczko, jak widzicie mamy sobie nowy sprzęcik, trochę przy nim będzie grzebania, kupiłem go w tym tygodniu. No i co to jest? Honda CRF 450, 2012 rok, rok się zgadza oczywiście z winem. Kupiono no dosyć poniżej ceny rynkowej, ale no jest całkiem sporo do roboty. Jak to oglądałem, no to miałem wątpliwości, czy jest sens. No więc tak, trochę tu będziemy przy niej grzebać, jeszcze kładzisz został. W kładzie jest problem z iskrą, ogólnie jest, silnik jest złożony. Kręci jak trzeba, rozrusznik, ale nie ma iskry w ogóle, nie wiem, będzie trzeba coś tu pomyśleć jeszcze przy nim. Ale wiecie jak to z tą iskrą jest, no te kable, to wszystko, to sprawdzanie. Teraz mam sprawny sprzęt, więc może jakoś z niego silniki podobne, to może jakoś te wartości mi się uda odczytać, sewki. Ale zobaczymy, no bo nie mam pojęcia co tu jest walnięte. Świece daliśmy nową, jeszcze miałem CRF-ki i na niej też nie ma iskry, także no prąd dochodzi i rozrusznik kręci, a iskry brak. Tu też będziemy musieli coś pogrzebać, a teraz jeszcze chcę trochę przy Hondzie porobić. Dzisiaj tak kilka słów tylko nagram, rozebrałem już sobie górę, bo tak jak mówię, wczoraj przywiozłem go, nawet nie chcę jeździć, przyjechałem na kołach, nie chcę nim jeździć, żeby no nic się nie wydarzyło, sprawdzić podstawa sobie te luzy zaworowe, zawory i rozrząd. A i tak to motor raczej nie będzie dla mnie, tylko tak jak mówię, no kupiłem poniżej ceny takiej rynkowej. Będę chciał tu zrobić trochę rzeczy, trochę dużo rzeczy i może sprzedam. Ale to jeszcze zobaczymy. Bo powiem wam ogólnie, tak jak jechałem, to bardzo przyjemnie mi się nim jechało. Nawet nie myślałem, że tak fajnie. Coś jak KTM-a miałem 450, a 250 jednak no była już za słaba, ale no tym się super jedzie, ale myślę, że to pójdzie na sprzedaż. Dobra, no więc tak, może zacznijmy od tego, co jest do roboty. Wyświetli wam się na zdjęciu, jak ona wyglądała, bo już plastiki pościągałem. Ogólnie jak ją zobaczyłem, no to się przeraziłem trochę. Już nie mówię o tych plastikach, że są zniszczone, że natrytytki były połapane. No plastiki to jest nic, ale tu jest wiele innych rzeczy do roboty. Może zacznijmy. Ja już silnik, tak jak mówię, rzuciłem górę, to za chwilę wam powiem co i jak z silnikiem. A jeśli chodzi o resztę, czyli tak może, od czego tu zacząć? No. To tak, do zrobienia jest wszystko. No i dobra, przejdźmy do silnika. Nie no, dobra, na poważnie. Prawie wszystko, no. To tak jak mówię, te plastiki, no to nie wiem co z nimi będzie, bo to jest trochę szrot. Dwie takie najgorsze rzeczy, które mnie martwią. Chodnice, gdzie kupić, no ale wiadomo ile kosztują. Jedna jest sklejona, no, wgięta już nie do odratowania, niby tu nic nie ciekło, ale no, to się nie nadaje takie coś do jazdy. Drugą można jeszcze zostawić, nie ma tragedii jak widzicie, ale no nie wiem, zobaczę, jak mi się uda kupić komplet jakiś w miarę stanie dobrym, to kupię komplet, jak nie to kupię jedną nową, zobaczymy. I druga taka ważna rzecz, która mnie najbardziej irytuje w tym motorze, no to wydeszek. Wiecie co to jest? Replika Akrapowicz. Takie repliki, no co są po 100, parę 120 zł, czy nie wiem już ile, ale no to w ogóle nie wygląda. Nie powiem, bo brzmi w miarę fajnie, ale na tych wyższych obrotach fajnie brzmi, ale strasznie mi się to nie podoba. Jeszcze w takim motocyklu markowym, no to tego nie może być. Samą puszkę byśmy musieli sobie zmienić. Nie wiem, czy mi się uda kupić też oryginał, czy co, bo no ciężko jest dostać tak samo. Poszukam na części, może ktoś będzie miał. I te dwie rzeczy, no to taka najdroższa sprawa jest. Chłodnice i wydech, a reszta. Co z resztą? O silniku powiem później. Tak, no to może przejdźmy sobie do amorka. Amorek, lagi są ok. Luz na, tu na łożysku, na dolnym jest na dachu. Teraz to pokażę. Samemu wam tego nie pokażę, ale chodzi jakby, nie wiem, jakby tam łożyska nie było. To jest do zrobienia. Druga ważna rzecz, koło, tył. Jednej szprychy nie ma, niektóre są luźne, także na pewno jest do centrowania. Wyślę to też, nie będę się sam z tym bawił, niech mi to dobrze, ładnie ustawią. Szprychy wymienią te, co trzeba. Przód jest ok, ale tył no nie da się na tym jeździć też, bo czuć to bardzo. Oponki jeszcze się zastanowię.
bo to nie jest taka ważna rzecz bardzo, bardziej mechanicznie mi go chodzi, żeby zrobić. I następna rzecz, tarcza no już rant ma. Nie jest jeszcze jakaś cienka, ale no klocki już idzie blacha normalnie. Idzie blacha, te podkładki co tu są blaszane, to już to wciąga normalnie. To też nie wiem, czemu ktoś takich rzeczy nie zmienia na czas. No i tak, czyli tarcza, klocki, łożyska w kołach, na szczęście są ok. Druga strona, co mamy z drugiej strony? Oponkę na przód jest już ściochrana, mam jeszcze jedną trochę lepszą, to się ogarnie może. No i co poza tym? Podnóżki na pewno, zobaczcie. Ja tu nie wiem, jak po szlifie jakimś jest porządnym. Podnóżki do wymiany, lewa, prawa. Kopka jest ok. Sztywno siedzi. Jakieś te gripy na pewno. Klameczki mam takie fajne, czerwone. Też myślę, że je tu wrzucę. No, osłonki to idzie do kosza od razu, bo to nie wiem, co to jest w ogóle, jakaś siatka ogrodnicza. No i co? No i ta wizualnie, nie? Te plastiki. To jeszcze muszę się zastanowić. Ogólnie, jak oglądaliśmy, to taki ubłocony był, że no... Pierwsze co to myjnia była porządna, ja go nie myłem, szwagier go wypucował, także dzięki mu, bo 2,5 godziny poświęcił na samo mycie. W airboxie jest pięknie wręcz, piękny filterek, no i wszędzie nie ma żadnego piasku, o, tu obudowa cała, no super to wygląda, więc przypuszczam, że sam bym go tak nie domył. Na zdjęcia, które wam pokażę, to na pewno nie widać tego brudu, tak? Chociaż pewnie też jest. Naklejek to nie wiem, ile tu było po przyklejonych na tych plastikach. Też pełno to wszystko poszło. Było wyrąbane, bo to szpeciło. Tylko tak jak mówię, myślę plastiki zmienić, ale zależy jak zresztą wyjdzie. No i dobra, no to co? Chyba wszystko powiedziałem, nie? Łożyska, kiwaka, tarcza, klocki, chłodnice, wydech, jakieś gripy, klamki, podnóżki. No, nieźle. No ale nie, dobra, teraz kolejna rzecz, czyli przejdziemy sobie do silnika. Silnik, no jechałem nim, super chodzi, odpala ładnie. Kopniak jeden, nic nie kopci nam. Także no tu nic więcej nie mogłem sprawdzić przy zakupie. Dzisiaj dopiero niedziela, wziąłem się za zrzucenie tej pokrywy i mówię, sprawdzę zawory, bo jak tam będą zawory popodpierane, czy płytki zjechane na pilniku, to już będzie kaplica. Ale jestem nawet miło zaskoczony. Więc tak, to wam jeszcze przy składaniu może powiem. Tak, do wymiany na pewno przy silniku są jakieś uszczelki pod pokrywą. Olej, no to definitywnie pójdzie nowy. O-ringi tu pod filtr, bo też tu olej kapał i po tak samo z drugiej strony, jak jest spuszczanie tego płynu chłodniczego, też tu płyn kapał, także to jest na pewno do wymiany. A jeśli chodzi o to, co tutaj mi wyszło, to więc tak, łańcuszek rozrządu jest, nie będę go teraz wyciągał, nie wiem czy wam pokażę, ale nie jest sztywny, układa się jak trzeba. Tu byłem już na początku fajnie zaskoczony. A co do zaworów, nie wiem jakie powinny być luzy jeszcze, na razie sobie zmierzyłem, ile mi wyszło, chyba około 30 mi wyszło na wydechu. Także tam coś koło tego było, jak w 250 pamiętam, 28 chyba. Tutaj może więcej jest, nie wiem, bo wiem, że tu są duże bardzo te luzy. Na wydechu, a na ssących mi wyszło chyba 2, zaraz wam powiem, nie 2, tylko 0,15, 0,18 prawy mam zapisane i 0,15 lewy ssący, więc myślę, że to też jest w normie, bo tam koło 18 było. Także no, jakby tak było jak w tym poprzednim, co miałem CRF-ie, to by było książkowo. No i kolejna sprawa. To płytki zaworowe. I tu też się zaskoczyłem mile. Nie będę może ich znowu wyciągał kolejny raz. Jedną wam pokażę tylko. Nie wiem czy to widać. Fajne grube płytki, ssące tak samo. Zaraz sprawdzę ile one miały. Płytki wydechowe miały po 2,15. Obie takie same są. A ssące miały po 2,10. Więc fajne grube płyteczki. Nikt ich pilnikiem nie jechał jak w tamtej bestii do 1,30. No więc tu też jestem fajnie zaskoczony, bo myślałem, że no będę musiał te zawory robić czy coś, głowicę zrzucać, a na razie myślę nie ma potrzeby, bo no tu jest książkowo, nie ma się co o rozrząd martwić.
że zawory też są w miarę okej w stanie. Sprawdzę sobie w serwisówce jeszcze, jak nie, to może jakaś płytka 5 cieńsza czy coś takiego wpadnie, ale to tak jak mówię, muszę sprawdzić, ile tam dokładnie lód ma wynosić. No, więc co, powiedziałem wam wszystko co i jak. Sporo do roboty, na pewno będę teraz części szukał i muszę jakąś paczuchę zamówić do niego pierwszą. Będziemy sobie chyba to wszystko robić na kanale, udokumentuję to i pójdzie CRF-a na sprzedaż. Ale fajnie, chodzi 450 jednak, to jest to co mi potrzeba, ta 250 to wiadomo, ja po to, że nie latam, 250 na tor to by spokojnie, ale na enduro to fajnie mieć czym jechać. No i dobra, co jeszcze? Wszystko powiedziałem. Kupa roboty, oprócz tego oczywiście, tak jak mówiłem, nowy olej, płyn chłodniczy też nowy pójdzie, bo nie wiem co tam jest wlane. A i tak będę go musiał spuszczać, żeby chłodnicę wymienić. Nowy oczywiście płyn hamulcowy pójdzie przód, tył, bo też jest czarny. A, jeszcze tu wam pokażę wałeczki, no to też super jest stan. One są tylko pokryte takim szarym. Olej widzę, że nie był dawno zmieniany. Ona stała teraz kupę czasu. No takie szare coś jest. To zleje silnika, przeleje olejem świeżym i będzie fajnie. Tu te popychacze, też inne rozwiązanie jest, bo są dwa do wydechowych zaworów, dwa osobne. Ale przeważnie były złączone razem. Też ciekawe rozwiązanie. On też, nic nie jest tu poprzebarwiane. Wałeczki, cokolwiek, powytarte. Zębatka, no fajnie wszystko wygląda, nie powiem, bo podoba mi się. Nowa uszczelka jeszcze pójdzie pod pokrywę. No też się coś tam lekko pociło. Może ta była po prostu źle założona, ale dajemy nową. Nie będziemy się bawić w takie rzeczy. No i dobra, poza tym to może jakieś, nie wiem, zastanawiają mnie te plastiki, czy nie wrzucić nowych plastików z okleji, no by to już kozacko wyglądało, może trochę tam ramy odświeżę. Jest taka folia jeszcze zabezpieczająca, ona będzie ładnie pod tym wyglądać ta rama, to chyba poździeram, bo tu odłazi. No bardzo fajna ta folia, gruba. Osłonki mam tak samo na ramę też, to może wrzucę, zobaczę. Dobra, więc to, wszystko wiecie. Będziemy się bawić przy sprzęcie, oczywiście znowu weekendami rzadko, ale będzie trzeba to w miarę szybko zrobić, opchnąć i mam nadzieję, że to jakoś pójdzie, może kupimy co innego. Powiem szczerze, że teraz będę musiał, zobaczę jak zrobię, trzeba z jeden wypad zaliczyć i zobaczę czy jak na tym się jeździ, bo teraz mi się spodobało, ale jakby mi się spodobało, to taką CRF-ę dla siebie też bym sobie sprawił z chęcią, jeszcze młodszą może. Okej, dobra, w takim razie dzięki, na razie to wszystko. Jak macie jakieś pomysły z składem, co zrobić, co tam posprawdzać, jak to pomierzyć, to dajcie znać w komentarzu. Widzimy się na następnym filmie jakimś. Trzymajcie się. Do następnego razu. Narka.